madness. Hej, cześć, witajcie, okiem dla was w kolejnym odcinku z Deus Ex Human Revolution. Dzisiaj kontynuujemy od tego miejsca, co ostatnio skończyliśmy rozmawiając z tym gościem. I porobimy dzisiaj jedynie misje poboczne, bo się szykujemy na taką misję, która będzie naprawdę trudna. I chciałbym mieć jakoś te moje zdolności ulepszone. No ale najpierw ogarnijmy, którą my misję robimy. Co to jest? Udaj się do lobby komisariatu. To na razie nie, tylko to będziemy robić. Trzeba tu iść, tak? Poziom. Drugi. Ej. No, Deus, naprawdę. Zawsze coś wyjdzie takiego, że nie będzie można tego zrobić. No i widzicie, już mało mi brakuje, kurde. Tyle śmieci. O! Skrzynia! Słuchajcie, a tutaj coś jest? Dobra. Ale jest za to skrzynia, którą będziemy mogli użyć. Ja chcę właśnie robić tę misję poboczną, żeby wbić sobie bardziej level mojego Adama. Bo wtedy łatwiej będzie tamtą misję zrobić, jak będzie miała trochę więcej umiejętności. I chyba dobrze myślę, że to będzie ta misja, nie? To jest taka. No ja pierdzielę, no. Jeszcze coś. Piłka. Ciona. No nie! To achievement można dostać, chodź tu. O. Okej. A spróbuję to zrobić, wiecie? No ty śmieciu. Pieprzyłeś to, no. Słyszysz? No nie! Tak blisko, naprawdę. Czekajcie. Teraz za daleko poleciało, no. Co za gówno, nie robię tego. Innym razem sobie zrobię. Może wziąć te beczki, to je spróbujemy. Kurde, że nie mogę sobie w siłę jednak pójść, nie? Ameno. Mi udało się to zrobić, ameno. Ale ja zjadłem znalazłem trochę hajsu. Wow. Widzicie? Lepiej eksplorować. Wstawaj. Dobra. Mieszkania Tindala. Ding 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 ding.
Kindle, ale. O. Shit. Access denied. What? No, kurde, to było trudno. Napiję. Szybciej! Jakaś w ogóle przegra. No ej, no czemu się nie udało włamać? No ty sucho! Jezu! Teraz nie będę mógł tego zrobić, no. Czekajcie, nie ma tam innego wejścia? Tam, na górę nie będę wchodził, bo nie ma sensu. Jezu. Access granted. Yes. Wreszcie, amen. Nic tu nie ma. A bym mógł to przesunąć. Ciekawe co jest za tą lodówką, nie? Tu gazeta, co nie? Przyjdzie trochę, dobra. A to co? No to może wszystkim mieszkając. W sensie no nową bramę wejścia układ do niej to 0002. Już nie mówię tego komunikatu, który nie jest mieszkańcem lub świecie na wszystkich. Dziękuję za współpracę. What? Zamki, ej! Dziękuję. Co za lamus? Ile hajsu? On mi nie ten zaatakować chciał. Debil. Światło trzeba jakieś załatwić, żeby nie było na mnie potem, nie? Pod prysznicę się potknął. No bo wygląda jak... A jaki rym. Dobra. Niech leży. Zamknę. Do widzenia. Można iść. Czekajcie. Tu jesteś. Enter w środku na dzień sejmu. A tu jestem. Ha, no dobra. To mam tylko wyjść, tak? Okej. To co? A, usłyszeli strzały. Nie wiedział co się dzieje. No dobra. Na czym będziemy zawsze robić tę misję poboczną, bo się opłaca je robić po prostu, nie? Don't kill me, man! Whatever I did, I'm sorry. Okej.
Jensen? What are you doing? I think you know why I'm here, Tyndall. I want Corella's security footage back. I don't know what you're talking about. I'm Seraph Industries' chief of security. I'm pretty sure I can find out about an edited security tape, so don't bullshit me. Oh, shit. Listen, Jensen, I never wanted things to get this bad. I'm not a bad guy. I feel for Corella, I really do. But sometimes, for a good cause, you have to get your hands dirty. Oh, there's a good cause now? Oh, I see. You think I'm selling the stuff, right? I understand why this would seem like an obvious motive, especially to an ex-cop. But trust me, you shouldn't always take things at face value. I'm not selling the neuropazine, I'm giving it away. Giving it away? To who? To the people who need it. You think everyone gets augmented by choice? No. Shit happens. And then what? You're saddled with neuropazine injections for the rest of your life, and that shit costs money. But what choice do you have? Without the drug, you'll die. Rejection syndrome, crippling pain, that just ain't right. So I did the only decent thing to do. I stepped up. No. Okaż empatię, szanuję, co nie obchodzi. Szanuję, co. I respect that. But blackmail is still blackmail. Corella wants out, and I'm here to make sure he gets out. Man, this whole thing is becoming way too much trouble. I've even got two local pushers on my back because they say my philanthropic actions are undercutting their profit. That's not your only problem. A gun-toting client was waiting for you in your apartment earlier. Really? In my apartment? Shit, the dealers probably sent him. Tell you what, I'll deal with the client later. You take care of the dealers, and the footage is yours. Okay, I'll help you out. But you better not be playing me. You give me way too much credit, Jensen. I'm a security tech, not a hardened mobster. The two pushers go by the name PG and BK. They hang out in the alley near the basketball court. Just make sure they never bother me again. Dobra. Deal. Dawajcie. Frajerzy. Ja wiem, którzy tacy co przy piłce siedzieli. You stop it, bitch. Hello, kurwa. Śmiej się. You hear what Lazarus been saying? Bitch. What the fuck is that? Kurwa. Musiało mi energii zabraknąć w ostatniej sekundzie, nie? Fuck. Czekajcie, mam strzelbę? Mam. Dzięki Bogu nie zabiłem żadnego z nich. Tylko pogłuszałem ich, nie? O, fuck! Bitch! Ze mną się nie zadziera, wiesz? Jedyny się odważyłeś. Cholera! Hej, hej! Dobra, chyba dostał, nie? What the fuck, man? No. Ale załatwi dla ciebie sprawę, co mnie wszyscy zaczną ten. Jezu. Pokrzyżkuję ich tylko, nie? Na razie będę ich ogłuszał tylko. Nic nie będę z nimi innego robił. No. Czyli żaden z nich, wszyscy żyją, tylko są w ogóle. Kurde. No i co?
Nie było, trzeba się odwracać. Huhu. Ale to była akcja, nie? A mam pełną amunicję do tego mojego. No, 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 chodź, Tindale. Ty jesteś dobry. No i czekaj, co teraz? Włączę się, kurde, zbugował. Tak jak myślałem, co tyle monogańska muszę ja, moje robić. Ja już nie będę grać, nie powinienem wrócić na set, powiedzieć mu o tym. Trzeba jeszcze raz zapytać o to nagranie. A, bo on tu jeszcze ten. Chodzi i on dlatego leży. Garnie się, nic nie ma. Tindal! Chłopie! Nic ci nie będzie. Odpuść sobie. Słyszysz? Chciałem naprawdę go znokautować, nie chcę tego, ale... No sprawdź, czy ściana jest bezpieczna. No ej, Tindal. Ja pierdzielę. Muszę go znokautować, no bo nie ma innego wyjścia. Spij. Czekajcie, to nic nie zrobię z tym. Czekajcie, bo się sprawdzę. Wyszcie, tak. Tylko nie jestem co. Cześć, potwierdzisz podejrzenie, no. Wszystko, cześć, cześć, cześć. No! Maybe we can talk if you put that away. How may I be of service? Czy ja bym muszę coś pewnie sprzedać, czekajcie. To nie. See you soon. Czawon. Tu co? Aha. A może wezmę ten, wczytam grę. I... Po prostu z nim pogadam. Bo się odblokuje to. No Tindal. Czekajcie, małe cięcie. No. Ale teraz zadziała. No. Jezu. Nie chciałeś słuchać, to nie. Jezu. Muszę wyczytać to, bo... Tego gościa paraliżować to chyba nie powinienem. Ale sparaliżuję go. Nie chcę się dwie godziny czekać, aż debilowi się... Odejdzie, kurwa, ten. Nie będzie już srał, nie? No co? Nie chcę, żeby on tu leżał, to mogę go zabrać, no. Wiesz co? Jezu, już mnie wkurzasz. Dawaj to i już, Jezu, nie będę nawet czekał dwa miesiące, bo to już nie jest ten. No. Jezu, co człowiek. Czekaj, coś przez to będzie, że ja go sparaliżowałem. Christ, Jensen, put it away! Did you get it yet? Adam, please, you have to get that security no, back. I'm not gonna... I got the footage.
You owe me one, Tim. Yeah, you got that right, Jensen. I mean, thank you so much. This is my life I just got back. Listen, I got a hold of a weapon mod. It's not much, but I figured a guy in your line of work could use it. I know you were trying And I respect that. But you should do it through proper channels. Next time you might not get this lucky. Yeah, you're right, Adam. I know you're right. Listen, thanks again. Dobra, trzeba coś wyrzucić z ekwipunku, nie? A co to są modyfikacje? Laserowy system celowniczy. Najwięcej to z pistoletu, jak coś będę ten korzystał, to mogę i tak tylko do tych dwóch. To do pistoletu sobie dodam. A batoniki tu leżą? Leżą, więc teraz można sobie zacząć tą misję. No, może dzisiaj jest dwa odcinki nagram. Czekajcie, jak to będzie, jak to wygląda. Nie to. Od razu lepiej. Widzi pan? To mój laser! Jestem... Już. Jeszcze rok został, zanim wyjdzie Mankind Divide. Ale już tak się jaram tą grą. A co będzie, jak wyjdzie? Takie jaranie, że się spalę. Raz tak, nie wiem co odwaliło i zapisałem sobie grę specjalnie i zacząłem się z policjantami nawalać. Tak odle. Co w śmietniku leży, to nie dla mnie. Funkcjonariuszu. Czemu jest taki, jest ekran ładowania, jak się chodzi o takich tych. Choć fajne są te ekrany. Jakoś to wygląda, nie? I don't scare easy, boy. Yeah? What do you want? Information. Then go bother the receptionist, Chrome Boy, instead of wasting my goddamn time. Not that kind of information. I want to know about the Seraph Industries case. Ha-ha. And I want a blowjob and a vintage 05 bar GT, so I guess we both keep on dreaming. Huh? Metalhead? Them. I know you handle the critical evidence linked to the case, and I want to know about it. First off, I don't know what the fuck you're talking about. Oh, no, and my second, God. Even if I did, what makes you think I give a shit about what you want? Now, I strongly suggest you take your high-tech toaster-looking ass out of my way before I handle you. Look at what happened here tonight. Mr. Taggart went on to express... Are you deaf or just plain stupid? I told you I had to get the hell out of my way. Faktycznie informowano przekonania. Bardziej szedł na tę omegę, nie? Omegi ulegają naciskom. You talk tough, but we both know that's all you can do. Deep down, you're nothing but a coward. Well, trust me, tough guy. I'm the real thing. If you don't give me what I want, I'm gonna beat you up. I'll kill you. Ah, now listen, man. We obviously got off on the wrong foot here, right? I don't want to talk. Okay, look. I just came in one morning, and there was an email with my new assignment in it. Official business. But there were also specific instructions. I had to check out the lab for footage from an Intellicam. They told me to take it and leave it near a garbage can somewhere near the lake. What was on it? Well, it's not crystal clear, but mainly... It shows the boys who attacked Seraph as they were breaching the labs. And it looked like they were bringing something in with them. Impossible to tell what. Who asked you to do this? You think I know? Orders are orders around here. They always come from above. Nobody asks questions. You just do what they say, and you hope you don't end up like Secretary Haas over there. No, dziękuję. Za informację. Wayne Haas. Ciekawe jaki tu jest kod, czekajcie. 5.
Jaki poziom trzeba mieć, żeby się włamać? I tak się kiedyś włamiemy, nie? Dobra, trzeba zrobić jeszcze, poszukać tych. No to kurde, co oni się chcieli dowodów pozbyć po prostu? Co oni współpracowali? Coś z tymi, z... jak oni się nazywają? No z tym gangiem? W ogóle fajne jest, jak Gnata na przykład nie schowa się zawsze coś i postać coś odpowiada zawsze. Na przykład nie wystrasz mnie albo coś takiego, nie? Tak, mam pełno ammo. No nie! Okej. Tu muszę. Jest jeden punkt praxis. To jest ty. To fakowanie coś trzeba iść, nie? To co? No. Niezwykle wiadomości na tym dostaję. Powiadomi. Dobra, to F5. Co to w ogóle jest? Może znajdę w kompie coś do tego. Okej, okay. Trzeba się włamać. Wreszcie. Chciałbym, trzeba kupić te ulepszenia, żeby wieżyczki i te inne takie ten. Aby zwładnić, nie? What? Już? What the fuck, say? Access denied. Ooh, ile ich tam wyszło już. Cały ten, kurde. Cały komisariat. Tak mnie nigdy nie złapią. To, co on ode mnie chciał. Chciał. Co on ode mnie chciał? Ja nie wiem, piastu. Access granted. Zig Sanders. Okej. Brak kodu. A czekajcie. A tak. A co to jest w ogóle? Nie, co to jest? Włamiemy się. Plus jeden wirus, anihilujący. Udało mi się. Trzeba stąd uciekać. Co tutaj jest? Ja tam chcę iść. To jest mój gest. Co? What the fuck, man? What are you singing? We're gonna stay here until I get some answers, kid. We're talking about some serious fucking crimes. Crimes? What are you talking about, man? My brother's missing and you want to charge him? Typical. All right, let's try this again. Tom, when was the last time you saw Lucky? And who was he with? I told you. It was like a week. Damn, man. It was like a bit about a week ago. Fuck with us and now what we can hold. Your love for my niggas and this reason goes, reason hold. You know, everybody's... Sure.
Okej. Trzeba otworzyć tu ten. O, fuck. To sobie mi się zrobił. Hello? You didn't see me. Tak, żeby nikt się nie domyślił, nie? Trzeba to zrobić. Access denied. O, wy sobie jaja robicie. Spierdalaj. Dobra, ja idę stąd. Innym razem się tu przyjdzie. Jest, co gówno. Już, kurde, wszystko było dobrze, to nie. Już teraz zgubię w tych, kurde, zaraz. W wentylacji. Dobra, trzeba wychodzić z tego. Z komisariatu. Kilka kredytów podnieść z ziemi. I chyba te... do jeziorka tam, żeby świętniku znaleźć te. Dobra. Dobra, to trzeba iść i robić, nie? I wbijać levely. Czekajcie, jesteś tu. Też się dostanę, nie? Do I know you? Cause I could swear I've seen you around somewhere. Oto ładnie. No i co teraz? O, jest jakaś inna droga do iść tam? Nie. Zajebiście. Dobra. Przepraszam. To jest logiczne, nie? O! Chyba dlatego ten drugi tam stał, nie? I jakoś się przeszło, nie? Trochę było trudno, no ale zawsze się uda. Czekajcie. Zapiszę sobie, w ogóle mam kod 4891. Tu możecie sobie poczytać. Dobra. No i tu jest kuźwa, musiał być tego. No i może kolejne do przeczytania macie. Szczepowski jakiś. No i ostatnie. Chase!
No nie no, musieli kurde ten save zrobić na hasło. No nie no, takie rzeczy pewnie co tam fajne by były. W środku. Co to? Okej. Czekaj, cięcie. Ja sam. Nie, sejfik. No czyli tak otworzę ten sejf. Jak nie teraz, to później, nie? Ale otwór. Na pewno. 1000%. Muszę. Dobra. Prawie cały odcinek zaraz, bo dzisiaj ten odcinek będzie miał z 50 minut, coś takiego. Porobimy tutaj oczywiście, nie? I... bitch! Ale muszę skitać. To co? A ty co, prostutki? Jensen, my god, it's been a while. Remember me? You used to work the old 17th precinct back in the day? Man, I wish I could go with the good old you haven't changed at all bit, but that'd be complete and utter bullshit, right? No. Podoba mi się twój nos. That's one way to put it. I like your new style. A bit revealing. Not entirely unappealing. Oh, yeah? Well, don't get your hopes up, big boy. I'm undercover, keeping tabs on derelict rowballers. I've got a hunch something big's coming. Why do I get the sudden feeling you're about to include me into that something big? Because you're clever. That and the fact that, well, it's pretty obvious. But jokes aside, you couldn't have come at a better time, Jensen. This case I'm on, we're stalling and we could use a little external help. Go ahead. I'm with IA now, and we're working a sting on a dirty cop named Jack O'Malley. Elusive motherfucker. I mean, Men in Black elusive. We know he's involved in drugs, weapon dealing, tied into the gangs, but he's clever, and we just can't seem to pin anything on him. I swear, he's got friends in high places. Okay, and where do I fit in all this? You're an outsider. You can go places we legally can't. I need someone to do a couple of things. Break into his apartment, sneak into DRB territory, and finally, go undercover posing as a hitman. This guy is nothing minor, Jensen. He's the real deal. Major player, major consequences. Okay. We have to get him before shit hits the fan. You in? Laura. Can't let a guy like that roam free. How's it coming? All right then, let's get to work. Like I said, I've got a couple of very promising leads, but O'Malley's got friends among the powers that be. I wouldn't be able to get my hands on a warrant, even if I had footage of the perp confessing in real time as he's finger-painting his motive on the wall in the victim's blood. So I guess we're gonna have to break a few rules. Okay. Suits me. Rules would only slow me down. Very dirty Harry of you, Jensen. Brudny Jensen. But we still have to be careful how we handle this. We've worked hard to catch this. Brudny Adam. I don't want him to walk on a technicality. Zabój mieszkanie. So what am I looking for in O'Malley's apartment? Information. To na następnym odcinku zrobimy. Basically anything you takie będą na razie odcinki z pobocznymi misjami, żeby się rozwijać, nie? Zabójca. What about the undercover assignment? Posing as a hitman. O'Malley's crafty and even a bit paranoid. He's always using proxies, scapegoats, and red herrings to get us off his ass. But after months of schmoozing, we finally got through to one of his guys. Turned him into a mole. He provides us with information, stuff like that. Okay. And he's gonna be my way in. Exactly. Yesterday, another one of O'Malley's guys whacked someone, a drug dealer. There's a witness, but we don't have any details. O'Malley does, and he wants someone to take care of the mess. The usual guy just got busted for possession, so the contact will send you in to pose as his replacement.
O'Malley will be waiting for you in an alley next to the police station. Okay. And you want me to milk him to get the info on the witness? You haven't lost your touch, Jensen. We think O'Malley will ask you to retrieve the murder weapon, use it to kill the witness, and then plant it on a scapegoat he can arrest later. What you need to do is get that weapon and bring it to me. And okay. What about the witness? We're almost positive he's a member of the MCBs. Once you know the location, you'll need to get there, take care of any opposition, and prep him for retrieval. Prep him? Well, you know, he's a gangbanger, Jensen. He's not going to turn in peacefully, but we need him alive. So I guess you're going to have to play this one macho and knock him out. One of our guys will then just happen to stumble upon him. You know, serendipity. Okay, that was Tava. Okay. What's this about getting into DRB territory? Yeah, I needed to get in there and track down a shipment of weapons for me. We managed to gain access to solid information that will tie it to O'Malley, but I need proof it's really there. Nie, to kurde, tu kilka procent gry to pewnie są same rozmowy, nie? Not a pretty picture. Got that right. I guess we both agree. Nothing good can come out of this, huh? I don't know where exactly the DRB's cache is, but I know there's a bonus for you if you manage to sneak in and out without being spotted. Would make shit easier to handle on my side. Okay, let's do this. You can contact me on my info link if anything comes up. Excellent. Oh, and Jensen, one last thing. To protect my cover, it'd be better if you only contact me again once you've taken care of everything. Dobra, to przyjdę podczas misji. Nie ma za... Nie musisz się martwić. Kaj, co ja za misję teraz robię? Matczyna, więc no. On jeszcze zaczął tamtą misję robić. Teraz chyba do naszej chaty dojdziemy. Have you found anything? Please, I've got to know what really happened to Megan. I've investigated all of Detective Chase's leads. You were right. Something was off with Megan's case. So, what did you find? Someone in the government, a man named Manderley, ordered that a specially appointed medical examiner perform the autopsy. He bypassed the local ME. Simply put, that's not a good sign. It sure doesn't sound good. I got my hand on a test report that confirms what was bothering Chase. The attackers used excessive measures to make bodies and equipment unidentifiable. Oh my God, Megan. What do you make of this, Adam? I don't know exactly. I guess the idea was to leave no traces, no DNA evidence that would link back to them. But it just seems a bit too convenient. Shadok. There were only three people who got out of the labs alive. Me and two others. One died in the hospital a few days later. The second one, a lab tech, was ready to give a detailed description of what he saw. Funny thing is, by the time the investigators got to him, he couldn't remember a thing. You sound like you don't believe that. I don't. Not from the reports I've read. I think someone got to him first. I am too. An officer assigned to the case was asked to get rid of a major piece of evidence. Footage from one of our intellicams showed fuzzy images of the attackers bringing something inside the labs. What? What were they bringing in? I don't know. But for someone higher up to want that evidence gone, it must have been important. So what you're telling me is we couldn't find anything conclusive? No, I'm sorry. But one thing's for sure. Somebody's been hard at work covering up and destroying evidence related to this case. Somebody with power. Who wanted to erase anything that might have made the investigation linger. I'm sorry, Cassandra. I wish I had more tangible answers to give you. It's all right, Adam. I'm sure you did all you could. At least now I know my instincts were right. And, do you know exactly how Megan died? I read the reports. She didn't suffer, Cassandra. I can promise you that. Thank you, Adam. It's not much, but it still brings me some comfort. I miss her. Ale ja już skręcili jej karki potem ten. To sens. Niewiele da się zrobić. Nie może się Cassandra jeszcze nie koniec. Don't worry, Cassandra, this is not over. I don't know how or when,
but I will get to the bottom of this. I knew I was right to trust you, Adam. But please, be careful. Okay. It's strange. I thought knowing what really happened would make me feel better. But nothing will ever justify this. My daughter is gone, and I'll never get her back. I wish I could be sure she gets justice. Trust me, she will. No i fajnie. Ukończyliśmy to. Rozdałem sobie punkt. I kończymy ten odcinek, ale jeszcze jeden wam nagram. Chcę się trochę pograć. Zwiadowca sieciowy. Czekajcie, bo to było takie, co to jest. Zostawaj. No w tamtym było dobre, no ale ja chciałbym jakieś inne. Słonie ustala, kiedy przeciwnicy rozumieją się i... O! To by było fajne, no. Więc to tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli ci nam się spodobało, wstawcie łapkę w górę i komentarz. Zapraszam was do inicjatywy Mój Las Max, pozdrawiam was bardzo serdecznie i na razie.